Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was omówienie projektu Kitsumon, który będzie grą online dla wielu graczy, w której każdy będzie mógł kupować i posiadać kitsu, zbierać i tworzyć ekscytujące przedmioty, a także brać udział w bitwach oraz wyzwaniach. Inspiracją do jej powstania był sukces gier takich jak CryptoKitties i Pokémon. I Kitsumon łączy to, co najlepsze w obu tych grach i tworzy zabawną grę dla graczy, którzy chcą cieszyć się rozrywką i pragną w pełni wykorzystać jej funkcje oraz dla tych, którzy chcą tworzyć, kolekcjonować i handlować NFT. Ale zanim przejdę do omówienia tego projektu, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych, a jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować w przedstawiany tutaj projekt, powinien zrobić to na podstawie własnej analizy lub też skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, no tę prawdę mamy za sobą, więc jadę z omówieniem projektu Kitsumon, bo sama gra ma dość ciekawą charakterystykę oraz sposoby wynagradzania graczy. Kitsumon to darmowa gra online na urządzenia mobilne i komputery, oparta na technologii blockchain w sieci Polygon. Kitsumon jest pomysłem Kane'a Browna i zespołu Digital DNA Studios i oczekują oni, że stanie się ona ich flagową grą. W tej grze gracze otrzymują swój własny kawałek wirtualnej ziemi, z którego mogą rozpocząć tworzenie swojego imperium, ucząc się wielu profesji w grze, takich jak rybołówstwo, rolnictwo, gotowanie i inne. Gracze mogą rozbudowywać swoją ziemię, uczyć się przepisów, hodować kitsu i robić wiele innych rzeczy. Będą wykonywać codzienne zadania i zdobywać osiągnięcia, za co będą nagradzani przedmiotami i tokenami. Przedmioty gracze będą mogli sprzedać z zyskiem na marketplace i sprzedaż przedmiotów będzie świetnym sposobem zebrania funduszy na zakup innych przedmiotów potrzebnych w grze. Kitsumon, jak podkreślają twórcy, nie jest grą typu pay to win, w której im więcej wydajesz, tym lepsze jest twoje kitsu, a raczej oferuje sposoby na przyspieszenie pewnych procesów i rozszerzenie różnych funkcji pobocznych. Jeżeli chodzi o samą już charakterystykę gry, to każdy kitsu zaczyna swoje życie od jajka i uzyskuje swoje unikalne umiejętności, zdolności i wygląd od swoich rodziców. Rodzi się z duchem wojownika, dlatego uwielbia trenować i rywalizować z innymi, a jego celem jest zdobycie sławy i fortuny na arenie bitewnej. Ulubioną rozrywką każdego kitsu jest jedzenie pysznego jedzenia, albowiem kitsu czerpie ogromne korzyści z jedzenia, odzyskując zdrowie i energię oraz skracając czas prokreacji i składania jaj. Kitsu uwielbiają wyglądać jak najlepiej i w miarę możliwości ubierają się w dostępne ubrania, a ubieranie kitsu może poprawić ich zdrowie i dać dodatkowe korzyści. Każde kitsu posiada atrybuty określające, jak dobrze może sobie radzić w walce i są to atrybuty zdrowia, energii, siły, zwinności i umysłu, które bezpośrednio wpływają na ich umiejętności i zdolności. Kitsu ma do 6 umiejętności bojowych, których używa do walki na arenie bitewnej. Obejmują one atak, leczenie, ucieczkę, ogłuszenie, pułapkę, tarczę i pasywność. Podstawową rozgrywką na arenie bitewnej Kitsumon jest rozgrywka 5 graczy na 5. Zwycięzcy i przegrani zostaną nagrodzeni punktami doświadczenia i tokenami, a zwycięska drużyna otrzyma największą ich część. Gracze będą mogli tworzyć też gildii i zapraszać graczy do tworzenia drużyn bojowych. Drużyny bitewne będą dostępne tylko za zaproszeniem i będą mogły walczyć tylko w specjalnych drabinkach ligowych i turniejach. Aby utrzymać wysoką bazę graczy, Kitsumon oferuje graczom
liczne systemy nagród, aby stworzyć zachętę do gry. Nagrody będą składać się z jajek NFT, materiałów eksploatacyjnych, przedmiotów rzemieślniczych, doładowań, a także podstawowych walut, czyli tokenów KMC i Candy. Gracze będą wymienieni na różnych tablicach liderów obejmujących wszystkie zakresy aktywności i będą otrzymywali tygodniowe i miesięczne nagrody w zależności od ich poziomu. W miarę rozwoju gry będzie dodawanych wiele nowych i ekscytujących funkcji, które dadzą kolejne ekscytujące sposoby na zarabianie. Jeżeli chodzi tutaj o tokeny, to tokeny te KMC czy KMC są ekskluzywną walutą tutaj tokenów świata Kitsumon i te tokeny będą używane we wszystkich rodzajach ekonomii gry, od przyszłej sprzedaży jaj, zakupów w sklepach, handlu aktywami NFT i nie tylko. Tokeny KMC zostaną również wykorzystane do zakupu Candy, jedynej waluty w grze Kitsumon. I użytkownicy będą mogli kupować Candy bezpośrednio za pomocą tokenów tych KMC, a także otrzymywać je jako nagrody. Jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądał system przychodów dla projektu, czyli na czym projekt będzie zarabiał, no to użytkownicy będą mogli kupować w sklepie Kitsumon wiele codziennych ulepszeń, subskrypcji, przedmiotów i materiałów eksploatacyjnych za pomocą Candy. Jednym z kluczowych systemów sklepu będzie możliwość uzupełniania energii i zdrowia Kitsu, co pozwoli graczom kontynuować trening, hodowlę i walkę bez konieczności czekania. Jeżeli chodzi o subskrypcję, to gracze będą mogli kupować subskrypcje, które będą nagradzały ich różnymi korzyściami, takimi jak worki Candy, dopalacze mikstur, dodatkową ziemią i nie tylko. Subskrypcje będą dostępne w różnych pakietach. W przypadku sprzedaży produktów w formie tokenów NFT za pośrednictwem tego Kitsumon Marketplace'a, to 2,5% kwoty zakupu będzie zatrzymywane przez platformę jako opłata za sprzedaż. Wiele profesji w grze wymaga do działania określonego rodzaju gruntów, takich jak działki rolne. No i gracze będą mogli kupować dodatkowe parcele w metaversie, aby wykorzystywać nowe profesje i rozszerzać produkcję. I teraz powiem o takiej bardzo jakby fajnej tutaj, fajnym takim systemie właśnie nagradzania. No tu jest, powiem szczerze, to jest taki system, który najbardziej mi tutaj się w tej grze spodobał, bo tutaj jak oni podają, no można mieć takie dochody jakby powiedzmy pasywne przez całe życie. I tutaj to jest tak zwany rodowód, czyli bloodline i jest to unikalna cecha świata Kitsumon. Ten właśnie rodowód, czy bloodline, to system tantiem, czyli nagród wbudowany w DNA Kitsu przez ich twórców. Kiedy tworzone jest Kitsu, są na nie nadrukowywane 3 adresy twórców. Twórca jest osobą odpowiedzialną za wygenerowanie jaja, w którym wykluwa się Kitsu. Twórca dwóch Kitsu, które, czy twórca, czy twórcy, twórca chyba raczej, bo to będzie jedna osoba robiła, które są ze sobą, tak, twórca tych dwóch Kitsu, które są ze sobą połączone, czy będą ze sobą połączone, aby stworzyć nowe Kitsu, będzie również nagradzany. I tutaj w przypadku sprzedaży Kitsu za pośrednictwem Marketplace Kitsumon 5% sprzedaży będzie odejmowane od całości i będzie rozdzielane w następujący sposób. 2,5% będzie wysyłane na platformę Kitsumon, która będzie wykorzystywała je do nagród w grze i swojego rozwoju. 1,25% będzie wysyłane do twórcy jako honorarium za jego wspaniałą pracę przy tworzeniu nowego, wspaniałego Kitsu. A 0,625% będzie wysyłane do obu twórców tych Kitsu parent, czyli tych rodziców, no bo gdyby nie oni, ten Kitsu by nie powstał i by nie istniał, tak? I to właśnie to jest to, o czym mówiłem tam przed chwilą, że ten system będzie umożliwiał otrzymywanie
przez całe życie tantiem oraz nagród dla twórcy za przyszłe potomstwo. Ten system będzie się cofał tylko o 2 pokolenia. I jeśli twoje stworzone kitsu zostanie sprzedane 100 razy w przyszłości, no to ty możesz otrzymać tantiemy, znaczy 100 razy ten tantiemy z rodowodu, czyli z tego bloodline, tak? A jeśli stworzone przez ciebie kitsu będzie miało 20 potomków, a każde z nich, czyli z tych potomków, zostanie sprzedane na przykład 50 razy, no to twórca, czyli ty jako rodzic, otrzymasz 1000 płatności jako opłatę licencyjną. No i to jest właśnie tutaj jakby ta forma wynagradzania, która mi się najbardziej podoba tutaj w tej grze Kitsumon. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, jak one będą powstawały, no to aby zaludnić świat Kitsumon, będzie zorganizowana impreza sprzedaży jaj pod nazwą Extravaganza. I ona będzie zorganizowana na właśnie Kitsumon Marketplace. 20 tysięcy kart wykupu jaj w formie właśnie tych tokenów NFT zostanie sprzedanych w ramach przygotowań do wydarzenia Big Bang. Przez 90 dni jaja tej Gen Zero, to się tak nazywa, i Hybrid będą licytowane w partiach każdego dnia. I tutaj pokolenie Zero, czyli w dniu premiery, dostępnych będzie w sumie 20 rodzajów jaj Gen Zero, czyli takiej czystej krwi. I te Gen Zero Kitsu są wyjątkowe, ponieważ wszystkie 4 fenotypy każdego genu są takie same, co czyni je doskonałymi do rozmrażania. Przepraszam, nie do rozmrażania, tylko do rozmnażania. Coś mi się język plącze. Każde jajko ma swój własny poziom rzadkości i w chwili premiery będzie 8900 jaj tego genu zero. Drugim jakby takim tym jajkiem będzie hybryda generacji zero. I tutaj hybrydy gen zero składają się z krzyżówki 2 genów zero kitsu. Dostępnych jest 400 kombinacji, jednak mieszanka, która powstanie z tych kombinacji, jest nieznana. Nawet mieszanki hybrydowe będą się różnić swoim DNA, ponieważ żadne 2 kitsu nigdy nie są identyczne i nawet posiadanie 3 hybryd tej samej mieszanki da bardzo różne wyniki. I tutaj początkowa dystrybucja właśnie tych kart wykupu jaj w formie tych tokenów NFT zostanie podzielona na sprzedaż publiczną i prywatną oraz będzie przeznaczona na promocję i dla założycieli i członków zespołu, a także jakąś część zatrzyma sobie platforma. No i będzie to podzielone tak, że 16,5 tysiąca tych jaj będzie wylicytowanych publicznie na rynku i gracze będą mogli licytować każde jajko na Kitsumon Marketplace i każdego dnia co 12 godzin będzie wystawianych 90 jaj, które pozostaną na aukcji przez 72 godziny, dając każdemu możliwość licytowania. 1780 jaj będzie rozdystrybuowanych na prywatną sprzedaż i przed aukcją publiczną 1780 jaj zostanie sprzedanych w prywatnej rundzie, aby pomóc w sfinansowaniu niezbędnych elementów projektu i fundusze te pomogą w tym, aby ten projekt odniósł sukces. 1500 jajek będzie przeznaczonych na rozdanie na promocjach i tutaj jakby platforma czy projekt ma w planach liczne wydarzenia społecznościowe i takie promocje, które właśnie zostaną nagrodzone tymi jajkami. 200 jajek będzie przeznaczonych dla założycieli i zespołu za ich wysiłek i ciężką pracę. Tak. I 20 jaj będzie zatrzymanych przez platformę. I tutaj jedno z każdego jaja Gen Zero wydanego teraz i w przyszłości zostanie zachowane przez platformę jako forma archiwum i historii i oni planują w przyszłości udostępnić je społeczności w specjalny sposób. Dobra, teraz jakby to, co powiedziałem, to jest o wszystko, co jakby tutaj jest związane właśnie
z tą grą. A teraz tutaj przejdziemy sobie do omówienia, tylko muszę tutaj coś wyłączyć, o już znalazłem, do omówienia tokenomii. I tutaj zaraz wam pokażę, o dobra, już powinniście to widzieć. Ok, dobra, no i teraz tak, widzimy, że wszystkich tych tokenów KMC będzie 100 miliardów sztuk i tutaj sobie przejdziemy teraz, jak to będzie podzielone. W rundzie SEED, która już się odbyła, było sprzedanych 3 miliardy tokenów i tutaj cena wynosiła, w sumie to nie wiem jak to powiedzieć, jakby raz, dwa, trzy, cztery zera po przecinku i dziewiątka na piątym miejscu. W rundzie prywatnej, która teraz będzie się odbywała, o której później powiem, będzie sprzedanych 16 miliardów tych tokenów z ceną 3 zera po przecinku i później 12. I w następnej publicznej rundzie będzie sprzedany 2 miliardy tokenów z ceną 3 zera po przecinku i dalej później 18 trzeba będzie sobie wstawić. I jeżeli chodzi o tą rundę private, która będzie się teraz odbywała, no to 7,5% tokenów się otrzyma w momencie TG. Później będą 2 miesiące przerwy i później kolejne tokeny będą spływać tak aż do 8 miesięcy. W rundzie publicznej 15% będzie w momencie TG. Później też będą 2 miesiące przerwy i później przez 4 miesiące będzie się otrzymywało swoje tokeny. I tutaj widzimy, jaki jest podział dalszy, czyli na te zarobki w grze, czyli play to earn, będzie przeznaczone 30 miliardów sztuk. Tutaj na nagrody i staking będzie przeznaczone 10 miliardów tokenów. Dla zespołu 10 miliardów, no, czyli 10% to jest taka normalna jakby ilość. Na skarbiec też będzie 10 miliardów. No i później mamy 4 miliardy dla doradców i na dostarczenie płynności 5 miliardów sztuk. Jeżeli chodzi o ten taki initial market cap, czyli w tym dniu pierwszym listowania, to będzie on wynosił 297 tysięcy dolarów, a jeżeli wszystkie tokeny zostaną sprzedane w tych rundach seed, private i public, to zespół pozyska 2 miliony 550 tysięcy dolarów na rozwój tego projektu. Dobra, teraz sobie przejdziemy do zespołu i tutaj widzimy także założycielem i dyrektorem generalnym jest Kane Brown. Jest to konceptualista tak, produktu i grafik. Zaprojektował on strony internetowe, interfejs użytkownika i systemy projektowe dla kilku projektów blockchain oraz zaprojektował też oparty na sztucznej inteligencji system dyżurów dla rządu wiktoriańskiego i przez 10 lat pracował dla rządu wiktoriańskiego w policji na pierwszej linii. Drugą osobą jest Sanjay Patel, główny inżynier, jest główny programista i starszy inżynier oprogramowania. Pracował nad różnymi projektami kryptograficznymi Atlas i Carbon, wyspecjalizowany w języku C, Javie, backendzie i tworzeniu gier. Pracował on w zespole rozwoju płatności spółki Next, która wchodzi w skład indeksu FTSE 100 na giełdzie w Londynie. Kolejnym członkiem zespołu jest Ayman Hamze, założyciel i dyrektor do spraw marketingu. Zarządzał i rozwijał wiele forów społecznościowych w przestrzeni gier i blockchain i ma ponad 10 lat doświadczenia w mediach społecznościowych i zaangażowaniu społeczności. Kolejną osobą jest James Kirkby, założyciel i dyrektor techniczny. Jest on inżynierem i architektem blockchain. Poprzednio był głównym architektem w Mode, notowanym na London Stock Exchange Bitcoin Banku, a obecnie jest doradcą Carbon,
specjalizuje się w języku C, tutaj Node.js, DLT, wirtualizacji i blockchain. Kolejną osobą jest Riley Elet, chyba tak to się wymawia, menedżer do spraw wsparcia i społeczności. Jest on konsultantem branży kryptowalut i blockchain od 2012 roku. Jest community managerem w Delta Investment Tracker. To jest firma eToro. To często reklamy można sobie zobaczyć na YouTubie, jak się wyświetlają właśnie tej firmy eToro. I jest także administratorem kanałów Neo Smart Economy Telegram. Kolejnym zespołu jest Aaron Meza Sanchez. To jest artysta konceptualny i jest on projektantem koncepcyjnym i twórczym dla branży rozrywki wizualnej. Artysta storyboardów i VizDev z siedzibą w Meksyku. Ma ponad 10 lat doświadczenia w graficznych standardach 2D. Dobra, teraz tutaj przechodzimy już do doradców i tutaj będziemy mieli też polski akcent, ale tutaj pierwszym doradcą jest Sandeep Krishna. Jest on doradcą strategicznym i jest on członkiem zespołu głównego TrustSwap. Projektował tokenomiki dla różnych projektów oraz służył jako doradca strategiczny i konsultant dla wielu projektów obejmujących DeFi i GameFi, takich jak Quanks, Block Bank, Ledger Score, Carbon, eSpalling, Fidira, Securitas i inny. Posiada profesjonalne doświadczenie w inżynierii oraz ma ponad 5 lat doświadczenia w przestrzeni kryptowalut. No i tutaj jest właśnie polski akcent. Paweł Łaskarzewski, który jest doradcą technologicznym. Jest on doświadczonym konsultantem technologicznym i architektem rozwiązań z udokumentowaną historią pracy w branży ICT. Pracował m.in. w BE Aerospace, Wizzair, Nestle, Coca-Cola, Eurosport i jako założyciel i dyrektor techniczny odegrał kluczową rolę w sukcesie Absolvent, największej polskiej firmy HR dla studentów i absolwentów, oraz Molecule One, wiodącego rozwiązania rynkowego opartego na sztucznej inteligencji do planowania syntezy. Pracował nad podstawowymi systemami i projektami innowacyjnymi dla instytucji finansowych na całym świecie, takich jak Citibank, Credit Agricole i Raiffeisen. No i tutaj właśnie Paweł Łaskarzewski jest znany jako założyciel, jeden ze współzałożycieli i jeden z dwóch prezesów projektu Synapse Network. I tutaj myślę, że wszystkie osoby, które gdzieś tam zainwestowały w Synapse Network, to będą tutaj zainteresowane tym doświadczeniem właśnie Pawła Łaskarzewskiego. Kolejnym doradcą jest Aaron Nasiri. Jest to doradca do spraw regulacji. On jest wysoko wykwalifikowany dyrektorem do spraw innowacyjnych usług finansowych oraz inwestorem venture capital z dużym doświadczeniem we wdrażaniu skutecznych strategii wzrostu. Kolejnym doradcą jest Joe Dwyer. Jest to doradca do spraw rozwoju biznesu. Jest on inwestorem, doradcą, profesorem i seryjnym przedsiębiorcą. Jego pasją jest tworzenie i rozwijanie nowych, szybko rozwijających się firm cyfrowych oraz pomaganie innym w robieniu tego samego. 10 lat temu współtworzył Manifold Group, spółkę holdingową. Jest również adiunktem w Kellogg, gdzie prowadzi kursy dotyczące innowacji i przedsiębiorczości. Dobra, zespół mamy omówiony. No, myślę, że zespół jest dosyć silny, tak jak żeście widzieli. Także no, tutaj wszystko wskazuje, że ten projekt może być właśnie, no, że zostanie dowieziony, tak, jest duża szansa i że będzie tutaj się rozwijał. Dobra, i teraz przejdziemy sobie do tej właśnie roadmapy, czyli co oni tutaj planują. Jeżeli chodzi o czwarty kwartał 2021 roku, no to ma być opublikowany white paper. No, to już widzimy, że ta gwiazdka jest zaznaczona, został opublikowany. No właśnie ja tutaj przedstawiam wam te rzeczy właśnie z white papera. Mają być przeprowadzone rundy sprzedaży private i public. Ma być
ten wygenerowanie tokenów, czyli ten token generation event. Ma zostać uruchomiony marketplace, ma zostać przeprowadzona właśnie ta akcja, a przepraszam, nie akcja, tylko aukcja jaj w formie NFT pod nazwą Eggstravaganza. Ma być ten smart contract DNA, ma być przeprowadzony audyt kontraktu, no i ma być przeprowadzony ten Big Bang Egg Hatch Event, czyli ten event wykluwania jajek, tak? Dobra, teraz przejdziemy sobie do tego etapu drugiego, czyli tu mamy pierwszy kwartał 2022 roku i tutaj ten drugi etap wprowadzi właśnie tych kilka profesji i umożliwi to właśnie użytkownikom rozpoczęcie uprawy i tworzenia przedmiotów, które mogą pomóc w przyspieszeniu hodowli i wylęgu właśnie tych jaj kitsu. No i co tutaj? Ma być ta grafika gry, menu główne, właśnie ta wylęgarnia jaj. No i tu widzimy rolnictwo, jakieś gotowanie, nabywanie gruntów, mikrotransakcje i ten egg dispenser. Jeżeli chodzi o trzeci etap tej mapy drogowej czy tego planu pracy, to wprowadzi on codzienne systemy nagród za zadania, za wykonywanie zadań i osiągnięcia. Tak. I zostaną dodane trzy kolejne profesje, dając użytkownikom szeroki zakres działań, w których mogą uczestniczyć. I tutaj widzimy, że jeżeli są wymienione, no to jest właśnie ten system nagród już ma być wprowadzony, zadania dzienne i tygodniowe, osiągnięcia gracza i osiągnięcia w grze, no i właśnie te trzy kolejne profesje, czyli tam wędkarstwo, górnictwo, alchemia, to jest system treningowy, no i ma być ta wersja alfa tej areny walki. Dobrze, w kolejnych etapach, czyli w czwartym i w piątym, tak, no to widzimy, że co tu ma być. Aha, ma być wersja w tym etapie czwartym, czyli to jest trzeci kwartał 2022 roku, czyli ma być wersja beta tej areny bitewnej. Ma być już trening bojowy 1 na 1. Mają być te skórki Kitsumona. Ma być wprowadzone tutaj ostatnia chyba z tych profesji, czyli majsterkowanie. No i ma być ten interfejs gildii drużynowej. Jeżeli chodzi o piąty etap, no to czwarty kwartał 2022 roku. I tu będzie już uruchomienie tej ostatecznej wersji areny bitewnej, trening bojowy 3x3. Mają być te właśnie drabinki ligowe, wydanie genu pierwszego kitsu i ten konstruktor piaskownicy. Dobra, to jest wszystko, jeżeli chodzi o te wszystkie, jeżeli chodzi o właśnie o grę, o tą charakterystykę gry, nagrody i to, co się wydarzy w przyszłości, czyli jak oni mają w planie to wszystko wykonywać. A teraz powiem o rundzie sprzedaży private i ta runda sprzedaży private będzie się odbywała na platformie Synapse Network i będzie ona przeznaczona dla osób, które stejkują tokeny SNP. Także jeżeli ktoś nie stejkuje, a chciałby wziąć udział w tym konkursie i mieć gwarantowaną alokację, no to powinien zakupić SNP tokeny, co może dokonać na Uniswapie albo na PancakeSwapie. No na PancakeSwapie będą na pewno niższe opłaty i włożyć te tokeny na staking. Tam trzeba mieć co najmniej 1000 tokenów SNP. Wiadomo, im więcej tokenów SNP się będzie posiadało, no tym większą alokację będzie można uzyskać i tym więcej nabyć tokenów tutaj tego projektu Kitsumon. Jeżeli chodzi tam o tą minimalną ilość tokenów, to jest 1000 i za to ma się 5 punktów alokacji i później każde 200 tokenów więcej zastejkowane daje kolejny jeden punkt alokacji. Natomiast jeżeli ktoś nie stejkuje tokenów SNP i nie chce, czy nie ma w planach stejkowania, to może wziąć udział w konkursie GLIM. Ja tutaj Wam zamieszczę link do tego konkursu w opisie filmu
i ten konkurs GLIM będzie trwał od godziny 10 czasu polskiego w dniu 13 listopada do godziny 10 rano czasu polskiego do 18 listopada 2021 roku. Tak, i tam trzeba po prostu wejść, zalogować się przez jakieś media społecznościowe typu Twitter, Facebook czy Google i wypełnić tam takie zadania. No to z reguły jest właśnie dołączenie do konta na Twitterze albo do grupy na Telegramie. No i wtedy można wylosować, jeżeli ktoś będzie miał szczęście, gwarantowaną alokację w tym konkursie GLIMA. Ale jeżeli ktoś wygra, no to będzie musiał przejść procedurę KYC, żeby mógł dokonać zakupu, czyli będzie mógł się, musiał się zweryfikować swoimi dokumentami. Jeżeli chodzi o osoby, które stakują tokeny SNP na platformie Synapse Network, no to od godziny 10 rano w dniu 16 listopada 2021 roku do godziny 10 rano w dniu 18 listopada 2021 roku będzie trwała rejestracja do otrzymania gwarantowanej alokacji dla stakujących tokeny SNP. I w dniu 18 listopada 2021 roku o godzinie 20 będzie opublikowanie listy zwycięzców w konkursie GLIMA. Będzie pokazana czy opublikowana wielkość alokacji dla stakujących SNP oraz nastąpi start procedury tej KYC dla zwycięzców konkursu GLIM. I później o godzinie 10 rano w dniu 20 listopada 2021 roku rozpocznie się runda tej sprzedaży private i potrwa do godziny 10 rano w dniu 22 listopada 2021 roku. Także na dokonanie zakupu będzie 48 godzin, także każdy sobie znajdzie odpowiedni czas, czy to po pracy, czy jak ma dzieci, to jakąś tam moment sobie znajdzie, czy rano, czy w nocy, czy wieczorem, jak mu tam będzie odpowiadało. Także tu nie trzeba się spieszyć, nie ma tej zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Na spokojnie można sobie dokonać sprzedaży. A w dniu 23 listopada 2021 roku od godziny 10 zacznie się zwrot środków z nadpłaty. No i to wszystko, co miałem do powiedzenia na temat projektu Kitsumon. Dziękuję Wam za oglądnięcie tego materiału. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.